świetnie spisująca się ostatnio Stal Mielec podejmuje mistrza Polski, a więc Raków Częstochowa. To ostatni sobotni mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek należy do gości. Bartosz Nowak z rzutu rożnego, ależ interwencja Mateusza Kochalskiego po strzale głową Łukasza Zwolińskiego. Zwoliński obchodzi dzisiaj 31. urodziny. Przy okazji wszystkiego najlepszego, ale tutaj prezentu sobie nie zrobił, bo naprawdę kapitalnym stylu obronił ten strzał bramkarz gospodarzy. No ale Raków przeważał w pierwszej połowie, Raków stwarzał sobie sytuacje podbramkowe i teraz znów Nowak strzelał i znów Kochalski broni. Ma czego żałować Bartosz Nowak, bo zrobił sobie miejsce w polu karnym i to uderzenie mogło być zdecydowanie lepsze. Chyba też takiego zdania jest trener Dawid Szwarga. Strata w środku pola, a więc kolejna akcja Rakowa, znów Nowak. Nowak na prawą stronę do Zwolińskiego, a ten nie najlepiej trafił w piłkę. I tym razem strzał niecelny. Kolejna dobra akcja Nowaka i Zwolińskiego. Oni na początku tego meczu byli naprawdę aktywni, ale błędy przytrafiały się nie tylko zawodnikom Stali, ale także Rakowa Częstochowa i właśnie po stracie przed własnym polem karnym do strzału dochodzi Koki Hinokio, ale to uderzenie Japończyka wprost w ręce Wladana Kowaczewicza i golkiper Rakowa bez najmniejszych problemów złapał piłkę. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy, 45. minuta, na strzał z dystansu decyduje się Marko Ejman. No i naprawdę było blisko, a więc Stal także potrafiła odpowiedzieć i tym razem swoje umiejętności musiał pokazać Wladan Kowaczewicz. Do przerwy 0-0, po przerwie wciąż więcej sytuacji podbramkowych ma Raków Częstochowa. Władysław Koczergin zatrzymany przez Kochalskiego, który wyrasta tutaj na bohatera w Mielcu. No i w kolejnych minutach ma bardzo dużo pracy. Dawid Drachal ucieka prawą stroną boiska. Doskonałe podanie do niego i w środek bramki Kochalski ponownie broni. Im bliżej było końca meczu, tym częściej w polu karnym Stali przebywali piłkarze Rakowa. Mistrzowie Polski po raz kolejny znów z ostrego kąta próbował tym razem Jean Carlos, ale znów Mateusz Kochalski był na posterunku. Naprawdę znakomite zawody bramkarza Stali Mielec. Teraz łapie strzał z dystansu Johna Yeboaha, który pojawił się na murawie z ławki rezerwowych. Ostatni kwadrans gry. Teraz Ante Crnacz i Kochalski znów ma piłkę w rękach. Mistrzowie Polski nie rezygnują. 82. minuta meczu po rzucie rożnym. Bartosz Nowak, i który to już jego strzał, zatrzymany przez Mateusza Kochalskiego. Jeżeli szukamy bohatera tego meczu, to z pewnością jest to bramkarz Stali Mielec, który cały czas znajdował sposoby na to, jak zatrzymywać piłkarzy z Częstochowy. Jeszcze jedna akcja. Tym razem nie musiał interweniować Kochalski, bo Bert Esseling poradził sobie z Marcinem Cebulą i tutaj wszystko zgodnie z przepisami. Chwilę później ostatni gwizdek. Raków Częstochowa nie zdołał znaleźć sposobu na Mateusza Kochalskiego. Mistrzowie Polski tylko remisują w Mielcu ze Stalą 0-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.